Niekiedy mówi się, że do wielu rzeczy wystarczą tylko chęci. I właściwie jest w tym trochę prawdy, ponieważ zauważono, że osoby, które chcą zredukować masę ciała i nie wynika to na przykład z presji otoczenia, to rzeczywiście mają wyższe szanse na to, że uda im się osiągnąć tą redukcję. Ponadto zauważono, że osoby, które są przekonane o tym, że uda im się schudnąć, też osiągają lepsze rezultaty. A więc taka wiara w siebie i też pewność siebie sprzyjają temu, że ta motywacja będzie stosunkowo wysoka. Jednak tendencja do oceny swojej wartości przez pryzmat swojego wyglądu i masy ciała jest bardzo niesprzyjająca. W związku z tym warto jest na samym początku drogi odchudzania zdać sobie z tego sprawę, że jestem wartościowym człowiekiem bez względu na to, jaką mam masę ciała i jak wyglądam. To jest taki bardzo ważny element. Zauważono też, że zdrowy narcyzm, czyli bycie dumnym z siebie, chwalenie siebie samego za wszelkie postępy, również bardzo sprzyja odchudzaniu. Kolejnymi ważnymi czynnikami, jeśli chodzi o motywację, jest wsparcie bliskich osób. Nie musimy zaczynać procesu odchudzania z bliską nam osobą, ale ważne, żebyśmy mieli kogoś, do kogo możemy się odezwać w tych trudniejszych chwilach i poprosić o kilka słów otuchy, o kilka słów takich motywacyjnych, które sprawią, że przypomnimy sobie właściwie, dlaczego my chcemy redukować masę ciała. Kolejną kwestią jest radzenie sobie ze stresem. Jeśli zauważamy, że mamy duże trudności w radzeniu sobie ze stresowymi sytuacjami w życiu, to warto jest to przepracować i zadbać o to, żebyśmy mieli pewne formy relaksacji w życiu na co dzień, ponieważ osoby, które lepiej radzą sobie ze stresem, lepiej radzą sobie też z odchudzaniem. Następnym aspektem, któremu warto się przyjrzeć, jest to, czy jesteśmy internalistami czy eksternalistami. Te dwie grupy różnią się sposobem myślenia. Internaliści uważają, że to od nich zależy ich życie i że to od nich zależy, jak ich życie wygląda, od ich wyborów, decyzji, że właściwie to oni mają główny wpływ na przebieg swojego życia. I otyły internalista raczej przyzna się do tego, że miał poniekąd wpływ na aktualną masę ciała i powie na przykład: podjadałem bardzo dużo, no miałem trochę stresowych sytuacji, ale przez to podjadałem, często sięgałem po słodycze, nie umiałem się powstrzymać itd., itd. Natomiast eksternalista uważa, że jego życie w głównej mierze zależy od czynników zewnętrznych, od innych osób, więc jest w stanie raczej przelewać tą winę związaną z przybraniem na masę ciała na inne osoby. Przykładowo eksternalista raczej wypowie się w taki sposób: przybrałem na masie ciała przez to, że mój mąż mnie nie wspiera i ludzie w pracy kupują bardzo dużo słodyczy, bardzo często jestem na imprezach, gdzie wszyscy mnie częstują i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mogą też wchodzić w grę różne kontuzje, różne choroby. Generalnie chcemy tą winę przełożyć na kogoś innego lub na coś innego. Zauważono jednak, że internaliści, czyli osoby, które prędzej przyznają się do tego, że mają wpływ na aktualną masę ciała, ze zdecydowanie wyższym prawdopodobieństwem osiągną dobre rezultaty w diecie odchudzającej, dłużej ją utrzymają i będą bardziej aktywni fizycznie, a co ciekawe, będą także mniej pić alkoholu i mniej palić tytoniu, więc właściwie będą ogólnie zdrowsi. Więc warto też przyjrzeć się temu, w jaki sposób patrzymy na swoje życie, na swoją masę ciała i warto zauważyć też to, że my mamy naprawdę bezpośredni wpływ na to, jak wygląda nasza aktualna masa ciała.